Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Pisał ponad 2000 lat temu Horacy. Jaki pomnik może być trwalszy niż ze Spiżu? Poezja. To o nią chodziło Horacemu. Prawie 450 lat temu trwalszy niż ze Spiżu pomnik wystawił swojej zmarłej córce Urszuli Jan Kochanowski. Ale czy chodziło tylko o upamiętnienie dziecka? Czy to w ogóle pomnik o Urszuli? Czy też pomnik renesansowej poezji? Myśli renesansowego postrzegania człowieka. Przecież te nagrobne żale połączone są u Kochanowskiego z szerokim wachlarzem spraw ogólnych. Ktoś, kto czytałby Treny wyłącznie przez pryzmat odrodzeniowej myśli lub wyłącznie przez pryzmat żalu ojca, zachowałby się jak człowiek, który z pudełka czy z paczki cukierków wyjada tylko te zielone. A przecież żółte, fioletowe czy czerwone też są smaczne. I o tym całym bogactwie smaków w Trenach opowie Wam profesor Anna Spólna. Punktem wyjścia Trenów jest kryzys. Kryzys osobisty i kryzys rodzinny. Jan Kochanowski wydał ten cykl wierszy w 1580 roku, ale napisał go wcześniej, bo 2 lata wcześniej umarła Urszula, jego mała córeczka. Była dzieckiem, miała być może góra 3 lata, ale chyba dzieckiem niezwykłym. I Kochanowski spróbował opisać w swoich Trenach, co się stało w jego domu, w jego rodzinie i w jego życiu pod wpływem tej śmierci. A był to dramatyczny moment. Wynika to ze sposobu, w jaki została opisana ta chwila i jej konsekwencje. Wiersze te pełne są emocji, jest tam mnóstwo wykrzyknień, apostrof, jest tam bardzo dużo porównań, które świadczą o wielkości straty. Urszula jest porównywana do kłosa, do oliwki, ale także, jako wyjątkowe dziecko, do safony, słowiańskiej safony, czyli nowego wcielenia tej greckiej poetki. Co jest niezwykłego w Trenach? Właściwie można by powiedzieć, że gatunek jest klasyczny. Jest to utwór poświęcony żałobie, stracie i pochwale zmarłego. Ale Kochanowski zrobił z nim coś niezwykłego. Wzorował się na epicedium starożytnej pieśni wywodzącej się z greckiej obrzędowości, w której opisuje się sposób, w jaki żałuje zmarłego wspólnota, w jaki sposób opiewa jego wielkość czy wyjątkowość, jak mierzy się z tą stratą, jak szuka pocieszenia. Początek i koniec cyklu zwykle jest w tym wypadku czymś w rodzaju refleksji, namysłu. Najpierw nad wielkością straty, a potem nad sposobami, w jaki tę stratę można zwalczyć, jak sobie z nią poradzić. Kochanowski zrobił z tego nie jeden utwór, ale właściwie poemat podzielony na cykl. To było bardzo nowatorskie. Nie robili tego ani Symonides w Grecji, ani Catullus w Rzymie. Pierwszym poetą, który podjął takiego pomysłu, był Pierre Ronsard, czyli francuski renesansowy poeta Plejady. Kochanowski postanowił uzasadnić fakt, że pisze o dziecku i pisze o dziecku tak małym. To było bardzo niezwykłe i bardzo nieoczywiste. Treny pisano na cześć kogoś wyjątkowego, zwykle dziecka płci męskiej, z wysokiego rodu, o dużym dorobku. Musiał więc uznioślić Urszulę, pokazać jej wyjątkowe dary i przymioty, pokazać, że byłaby jego spadkobierczynią, gdyby nie przeżyła tak krótkiego czasu, ale doszła do dorosłości i do dojrzałości. Mamy więc punkt wyjścia autobiograficzny, a potem bardzo skomplikowaną i poetycko wyszukaną refleksję na temat tego, co robi śmierć z człowiekiem i jak zmienia życie całej rodziny. Ale to tylko początek refleksji, którą proponuje Kochanowski w swoich Trenach. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim. Moja droga Urszulo, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszystkich mówiła, za wszystkich śpiewała. Wszystkiś w domu kąciki zawsze pobiegała.
Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować, ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować. To tego, to owego wdzięcznie obłapiając i onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło, szczere pustki w domu. Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, a serce swej pociechy darmo upatruje. Czas, w jakim powstały Treny, zapowiadał się dla Kochanowskiego jak sielanka. Wydał psał też Dawidowy, który stał się jednym z popularniejszych polskich śpiewników. Cieszył się względami króla, żył dostatnio, przeniósł do Czarnolasu. Ale to właśnie wtedy spadła na niego sekwencja nieszczęść. Najpierw umarł jego brat Kasper, potem odeszła Urszula. Z tego impulsu powstały Treny. Zanim drukarnia w Krakowie zdążyła odbić egzemplarze dzieła, zmarła druga córka, Hanna. Czterowierszowe epitafium dla niej dołączone zostało do pierwszego wydania cyklu. Treny Kochanowskiego uważane są za zapis kryzysu światopoglądowego, załamania się renesansowego optymizmu. W ten sposób zapowiadają w pewnym sensie barok. Na czym polega ten kryzys? Kochanowski pyta siebie, pyta świata i pyta Boga, czy świat ma sens, czy da się uzasadnić jakąś niesprawiedliwość, czy to, że umiera ktoś, kto powinien żyć, a żyje ktoś, kto żyć już nie musi, jest sensowne. Dlaczego mamy w sobie tyle wątpliwości, kiedy przychodzi cierpienie? W jaki sobie sposób poradzić z tym cierpieniem? Gdzie jest lekarstwo? Czy dotychczasowe sposoby wystarczą, czy nie? Warto przyjrzeć się tym kluczowym trenom, w których te pytania są postawione i Kochanowski szuka odpowiedzi na te pytania. Będą to treny 9, 10 i 11. W trenie 9 pisze: kupić bycie mądrości za drogie pieniądze. Jest to fraza ironiczna, a potem nawet autoironiczna, kiedy okazuje się, że mądrością jest mądrość stoicka, że poeta szukał jej przez wiele lat, wspinał się po stopniach tej mądrości, przekonany, że znalazł sposób na cierpienie, a na koniec jest wśród wielu zrzucony ze stopni, zupełnie bezradny, jako ten, kto uważał się za filozofa, wobec rozpaczy przyniesionej mu przez życie, przez Boga albo przez ślepy los. 10 tren jest zbiorem pytań retorycznych, skierowanych do Urszuli. To są pytania o to, gdzie znajduje się jej dusza, ale co kluczowe, sformułowanie jeśliś jest, gdziekolwiek, gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, poddaje wątpliwość także istnienie duszy nieśmiertelnej. To jeśliś jest, jest właściwie bluźnierstwem. Takie słowa w renesansie właściwie nie padały. One oznaczały, że ktoś jest już na bakier z religią, że jest blisko herezji, bo właściwie deklaruje swoją skłonność do ateizmu. Bardzo niebezpieczne sformułowanie. Myślę, że Kochanowski miał tego świadomość. W trenie 11 mówi fraszka cnota, co należy rozumieć, cnota jest głupstwem, błahostką, nie ma znaczenia. Cnota jest bezsensowna. Jest to utwór, w którym Kochanowski pokazuje, że fortuna nie ma litości dla ludzi cnotliwych, że nie można uratować się przed losem w żaden sposób, nie można sobie zasłużyć na coś lepszego niż to, co nas spotyka. I mówi w ten sposób także, tak jak Kohelet, wszystko jest marnością, marnością nad marnościami. Nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy. Kto to jest? Jakaś zła siła, niekoniecznie szatan. Świat jest chaosem, człowiek nie wie, co właściwie w jego życiu ma wartość, a co wartości nie ma. Kolejne treny są jakąś formą wytłumaczenia tego, co można zrobić z tego rodzaju kryzysem. Mamy tren 14, w którym mówi: człowiek nie kamień. Człowiek nie jest kamieniem, ma prawo do tego, żeby cierpieć, kiedy życie doprowadza go do rozpaczy, a cieszyć się wtedy, kiedy wszystko wskazuje na powody do radości. Jest też przy okazji w tym trenie wyznanie, że poezja nie pociesza. Czyli mamy tutaj także wyznanie nie filozofa, ale poety, który w twórczości mógłby szukać jakiegoś pocieszenia. Treny 17 i 18 są już psalmiczne, są modlitwą, prowadzą do pocieszenia, którego zwieńczenie znajdujemy w ostatnim, 19 trenie.
Tren nazywa się 19, czyli sen, i jest to znaczące. Znaczące dlatego, że Kochanowski urealnił to, co opisuje. Sen pozwala wprowadzać fikcję. Sen nie musiał się wydarzyć. Utwór nie traci realizmu dzięki temu, że matka i córka przychodzą do śpiącego podmiotu, śpiącego Jana Kochanowskiego. Żałość moja długo w noc oczu mi nie dała zamknąć i zemdlonego upokoić ciała. Ledwie mię na godzinę przed świtaniem swymi sen leniwy obłapił skrzydły czarnawymi. Na ten czas mi się matka właśnie ukazała, a na ręku orszulę moją wdzięczną miała. Patrzę, co dalej będzie. Aż matka tak rzecze. Śpisz, Janie? Czy cię żałość twoja zwykła piecze? Z drugiej strony, sen był uważany za moment, w którym człowiekowi objawiają się ważne prawdy, w którym człowiekowi objawiają się istotne prawdy zesłane przez Boga, czyli moment takiego oświecenia i objawienia. Ale też już zupełnie patrząc na to współcześnie, psychologia mówi, że we śnie pojawiają się projekcje naszych potrzeb, naszych wielkich lęków i naszych wielkich marzeń. Być może tak także da się uzasadnić formułę treniczną, która nawiązuje do snu. W tym śnie przychodzi matka, od dawna już nieżyjąca matka Kochanowskiego, z Urszulą na ręku. I tylko matka mówi. To także ma swoje uzasadnienie w konwencji. Ponieważ jest to pouczenie, pouczać może tylko ktoś równy wiekiem lub starszy, ktoś, kto ma doświadczenie. Czyli Kochanowskiego nie mogłaby pouczać jego córka. I co mówi matka? Mówi ciekawe i niezwykłe rzeczy, naznaczone tragizmem, ale bardzo mądre, oparte na doświadczeniu życiowym. Mówi na przykład, rozumem ma uprzedzić, co insze czas goi. Czyli mówi, bądź mądry, zanim czas przyniesie ci ukojenie, spróbuj wyprzedzić czas, spróbuj aktywnie zawalczyć o akceptację tego, co cię spotkało. Ale jeszcze ważniejsze jest zdanie ludzkie przygody, ludzkie noś, które można wyjaśnić jako to, co spotyka człowieka, znoś jak człowiek, z godnością, czyli po ludzku. Jest to parafraza sformułowania Plutarcha, humana humane ferenda, ale jest to też nawiązanie, myślę, rozpoznawalne do dewizy człowiek, człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce, czyli kluczowej dewizy renesansowej. Cierpienie i radość na równi są właściwe człowiekowi, a człowiek ma do nich prawo. Skryte są pańskie sądy. Co się jemu zdało najlepiej, żeby się też i nam podobało. Łzy w tej mierze niepłatne. Gdy raz dusza ciała odbierze, próżno czekać, by się wrócić miała. Tać jest władza fortuny, mój najmilszy synie, że nie tak uskarżać się, kiedy nam co zginie, jako dziękować trzeba, że wżdam, co zostało. Bo to wszystko nieszczęście w ręku swoich miało. A tak i ty, folgując prawu powszechnemu, zagródź drogę do serca upadkowi swemu. A w to patrzaj, co uszło ręku złej przygody. Zyskiem człowiek zwać musi, w czym nie popadł szkody. Na koniec, w co się on koszt i ona utrata, w co się praca i twoje obróciły lata, któreś ty niemal wszystkie strawił nad księgami, mało się bawiąc świata tego zabawami? Teraz, mistrzu, sam się lecz. Czas doktor każdemu. Ale kto pospolitym torem gardzi, temu tak poznego lekarstwa czekać nie przystoi. Rozumem ma uprzedzić, co insze czas goi. A czas, co ma za fortel? Dawniejsze świeżymi przypadkami wybija, czasem weselszymi, czasem też z tejże miary. Co człowiek z baczeniem pierwej niż przyjdzie, widzi i takim myśleniem. Przeszłych rzeczy nie wściąga, przyszłych upatruje.
i serce na oboję fortunę gotuje. Tego się, synu, trzymaj, a ludzkie przygody, ludzkie noś. Jeden jest pan w smutku i nagrody. Warto pamiętać, że treny to cykl utworów żałobnych poświęconych śmierci ważnej dla autora osoby, w tym wypadku córki. Że treny Kochanowskiego zostały ułożone w cykl 19 tekstów, mogą być czytane jako poemat, mają przemyślaną, bardzo logiczną kompozycję, mają też charakter symetryczny, można się przyjrzeć pod tym kątem ich budowie. Warto wiedzieć, że ten poemat jest zarówno portretem ojca, jak córki i rodziny. Czasami bohaterką jest Urszula, ale zwykle na pierwszy plan wybija się rozpaczający po jej śmierci, przechodzący kryzys życiowy ojciec. W utworze mamy zarówno emocje, jak i intelekt. Rozpacz i przemyślenia. Jest to połączenie filozoficznej, religijnej i bardzo emocjonalnej poezji. Jakie myśli filozoficzne można odnaleźć w trenach? Przede wszystkim przekonanie, że nie ma gotowych recept na rozpacz, że żadna filozofia nie przeżyta głęboko nie będzie ratowała w momentach kryzysu, że bez elementu zaufania i przekonania o sensie istnienia, rozumianego w chrześcijański sposób, nie można przejść przez najtrudniejsze momenty w życiu. Rozum traktowany w sposób humanistyczny i renesansowy wspiera się w trenach Kochanowskiego na głębokim, na nowo odzyskanym poczuciu sensu wiary w Boga i wiary w życie pozagrobowe. Jest to humanizm tragiczny, naznaczony nieszczęściem, lękiem, cierpieniem, ale humanizm odzyskany i tym cenniejszy, tym bardziej świadczący o godności istoty ludzkiej. Treny doczekały się wielu naśladownictw, a we współczesnej literaturze polskiej najważniejsze chyba utwory nawiązujące do trenów to piękny wiersz Leśmiana Urszula Kochanowska i cykl napisany po śmierci córki przez Władysława Broniewskiego zatytułowany Anka. Jan Kochanowski zmarł w Lublinie. Żona, Dorota, po pewnym czasie przewiozła jego szczątki do kościoła w Zwoleniu. Pod koniec XVIII wieku Tadeusz Czacki, historyk, pedagog, działacz oświatowy, wyjął czaszkę Kochanowskiego z trumny i przechowywał przez kilka lat u siebie. Potem czaszka wędrowała po kraju i po świecie. Teraz znajduje się w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Ale według antropologów jest to czaszka kobiety. Potwierdziła to komputerowa rekonstrukcja twarzy. Możliwe, że to czaszka żony poety. Pytanie, gdzie jest czaszka Kochanowskiego? Thank you.